Hey, OG, I like it up here. I love it up here, man. Powitajmy kapitana Mohameda Marka z Filadelfii i kapitana Gregoriego. Rap? Mam gdzieś, co mówią ludzie. Hip-hop to rytm i rym. Sposób na życie. Trzymasz mikrofon i wykrzykujesz, co ci leży na wątrobie. Nie musicie myśleć. Wszystko zostało zaplanowane przez górę. Jak ktoś się uprze, to mnie załatwi. Ale nie pójdzie mu łatwo. Osoby bez dokumentów nie zostaną wpuszczone. Nie wierzę w mistykę getta, ale dzieciaki chcą tego słuchać. Mamy tyle hitów, że sam nie wiem, co zagramy. Facet zmarnował sobie życie, bo połasił się na zegarek i złoty łańcuch. Póki nie zaczęli nagrywać, nie mieli celu w życiu. Kiedy pojawiają się pieniądze, ludzie zaczynają popełniać błędy. Tych, którym się nie udało, ogarnia frustracja. Gdybym nie siedział w studiu i nie próbował zrobić czegoś pozytywnego, to pewnie przywiązałbym cię do krzesła, rozwalał twój sejf albo prał po gębie twoje dzieciaki. Żaden podejrzany typ nie może dostać się do środka. Hip-hop w rytmie ulicy. Byłem już kiedyś na Rikers Island, ale nie lubię odwiedzać więźniów. Czasami jeden czy drugi dzwoni na koszt abonenta, ale ja nie przyjeżdżam. Wysyłam kogoś, ale sam nie przyjeżdżam. Nie mam ochoty odwiedzać rapera, który wylądował w pudle. Sprzedał 1 200 000 płyt. Nie chcę, żeby inni się na mnie wzorowali. Powtarzam, chcecie być autentyczni? W porządku. Mówią, że gdyby mieli to, co ja, nie straszyliby ludzi giverą. Spotykam się z Rickiem tylko z okazji tego filmu. Wytniesz to? Ma być autentycznie. Wielu rzeczy nie rozumiem. Może dlatego, że jestem starszy. Mam 37 lat. Chcę jeździć po świecie, ganiać się za supermodelkami. Pozostanę dzieckiem getta. Jestem za stary, żeby się zmienić. Ale mam kasę i nie będę mierzył do ludzi z pistoletu. Gdyby to zależało ode mnie, w ogóle nie oglądałbym broni. Mam Rolls'a i nie chcę nikogo skrzywdzić. Wolę się uganiać za Naomi Campbell. Ricky? Pojęcia nie mam, o czym chcę gadać. Dzwonił 4 razy. Wiem, że chce odzyskać biżuterię. To modniś.
Nagrywa głupie płyty. Zaraz powie, że wszyscy inni są do niczego. Witajcie, panie i panowie. Wy też śmiecie bez grosza przy duszy. Śpiewał o tym, że każdy chce być taki jak on. Władca. Naprawdę uwierzył w te bzdury. Jestem Slick Rick, władca. Widzieliście jego zdjęcia w kapeluszu, obwieszonego biżuterią? Zupełny świrus. Co słychać? Nauczyłem się cenić wolność. Obiecałem sobie, że po wyjściu nie będę materialistą. Najważniejsza jest rodzina. Kiedy wychodzi płyta? W listopadzie? 22. Przed świętami. Jest na niej sporo fajnej muzyki. Warren G. wykonał dobrą robotę. Ale ludzie czekają na twoją muzę. Jak wyjdziesz, zobaczymy, na co cię stać. Nie mam nic przeciwko producentom. Tyle, że każdy jest trochę inny. Niektórzy robią fajne rzeczy. Warren G, Snoop, każdy ma swój styl. Pete Rock ma swój styl. Ale nie każdy producent pasuje do każdego artysty. Dzieciaki mają talent, nagrywają płyty, osiągają sukces. I zamiast zrobić coś pozytywnego, staczają się na samo dno. Dla mnie to szok. Coraz częściej się z tym spotykam. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale rzecz dotyczy wielu artystów, nawet tych, co nie trafiają na pierwsze strony gazet. Wydają pierwszą płytę i zaczyna się jazda bez trzymanki. Czarni bracia wykrzykują szalone rzeczy, chcą wyrazić siebie, ale potem wydają płyty, zaczynają grać koncerty i wydaje im się, że muszą sprostać własnemu wizerunkowi. Człowiek dostaje paranoi. Znam czarnych z getta. Sam byłem jednym z nich. Stoisz na rogu i próbujesz skołować trochę grosza. Nagle widzisz czarnucha w Merolu albo w BMC i diabli cię biorą. Najchętniej byś go zabił i okradł. Teraz sam jestem czarnuchem w BMC. Jeżdżę sobie po dzielni i wiem, że mówią o mnie to samo. That nigga.
Do 13 roku życia był dobrym dzieckiem. Każda matka chciałaby mieć takie. Później zaczął sprawiać kłopoty. Matka się dziwiła. Nie wiedziałam, że mój Christopher jest do tego zdolny. Kiedy wchodziła do mojego pokoju i widziała dragi, mówiłem, że przyniosł je Chico. Matka nieźle rozrabiała. Wrzucała je do kibla, przykładała Chico nóż do gardła. Takie tam. Ale nie potrafiłam nie powstrzymać. Obiecywałem jej, że koniec z handlem. Wyrzucała mnie z domu. Wracałem. Mówiłem, już nie diluję i dalej dealowałem. Ready to die napisałem w depresji. Myśli samobójcze, wszystko pod wpływem ziela. Radio go cenzuruje. Nie słychać, o czym tak naprawdę śpiewa. To nie było tak, że chwytałem ołówek, kiedy miałem ochotę się zabić. Raczej przypominałem sobie ponure myśli z dawnych czasów. Że wkurzała mnie dziewczyna albo matka. Że nie miałem ani grosza i nikt nie chciał mnie znać. Że nie wiedziałem, skąd wziąć kasę. Myślałem sobie, gdybym był martwy, przynajmniej miałbym to wszystko z bani. Wylądowałbym w niebie albo w piekle. Leżałbym sobie i odpoczywał. Tak sobie myślałem, ale nie chciałem się zabić. Mówiłem tylko, że byłoby mi lżej, gdybym palnął sobie w łeb. Czasami nadal tak myślę. Tylu sukinsynów działa człowiekowi na nerwy. Przedstaw się. Warren G. Masz już platynę? Prawie podwójną. Pod koniec przyszłego tygodnia będzie podwójna. Co to znaczy? 2 miliony sprzedanych egzemplarzy. Warren, pośpiesz się. Coolio już wyszedł na scenę. Jak człowiek się gdzieś spóźni, cały terminarz trasy bierze w łeb. Robimy po 800 kilosów dziennie, jak ekspres. O 5 masz spotkanie z Black Press. To ważne. Nie udzielałeś mi jeszcze wywiadu. Czyli znowu nie zdążę nic zrobić. Załatwisz to raz dwa. W każdym mieście to samo. Wywiad i w drogę. Co z Five Footers? Załatwimy to. Przekażą nam swoje warunki. Chcą fryzjera. Nie będę za to płacił. Daj spokój, Warren. Każdy zespół ma fryzjera. Chcą fryzjera? Niech same go zatrudnią. Niech sobie zmienią uczesanie. Zresztą mają warkoczyki, więc w czym problem? Jak zaczynają się kręcić, trzeba je przykopcić. Noszą warkoczyki, a chcą fryzjera. Coś jeszcze? Chcecie rozmawiać o warunkach? O jakich warunkach? Tak czy owak, musicie nas uprzedzić o swojej decyzji. Nadal mają ważną umowę produkcyjną. Zgodzisz się ją rozwiązać? Jeśli naprawdę tego chcą. Nikogo nie trzymam na siłę. Po co? Droga wolna. Ani mnie to ziębi, ani grzeje. Przemysł muzyczny niszczy wszystko. Nawet najlepszą przyjaźń.
To sknery. To nie one, to ich menedżer. Powiedz, czego chcą i ruszajmy w drogę. Niczego nie wstrzymujecie. Wczoraj daliśmy pierwszy koncert i było świetnie. Ron G. w najlepszej formie. Oto dlaczego moje interesy mają się tak dobrze. Mam powiązania z gangiem. Nic na to nie poradzę. Moi kumple należą do gangu. Wujowie też. Jak idę ulicą i pytam kuzynów, co słychać, to automatycznie traktują mnie jak gangstera. Nieważne, czy przyjechaliście ze wschodu, czy z zachodu, powitajcie Snoop Dogg i Dog Pound. Jeśli powtarzają ci, że jesteś do niczego, w końcu sam zaczynasz tak myśleć. Wszystko jest kwestią nastawienia. Jak mały Jasiu słyszy, że może zostać koszykarzem albo prawnikiem, to naprawdę będzie chciał nim zostać. Staramy się mówić dzieciakom, że mogą zajmować się wszystkim. Sami mieliśmy ciężkie życie, rozboje, walki. Nie możemy tego zmienić. Jedyne, co możemy, to wyrazić swoje uczucia, ostrzec młodych. Bądźcie czujni, żebyście nie musieli przechodzić przez to, co my. Raperzy są strasznie wkurzeni. Dostali w kość od życia i teraz o tym opowiadają. Tyle, że wszyscy dostaliśmy w kość. Czas przejść do następnej fazy. Inaczej czeka nas eskalacja przemocy. Masz bazukę? To ja kupię czołg. Nie chce się nikogo czepiać, ale człowiek musi iść naprzód. Można zgrywać twardziela przed kumplami, ale w końcu trzeba wrócić do domu, do mamy.
Nie można na okrągło udawać. Każdy szanuje rodziców. Jesteśmy gangsterami. Dog Pound to wyjątkowa paczka. Wielu czarnoków chce zostać gangsterami i w kółko o tym nawija. Nie wiedzą, co mówią. Frajerzy. Nie zachęcamy do przemocy. Po prostu opowiadamy o sobie. Nie mam pretensji do gangsteraperów. Rymują o swoim życiu. Można się od nich czegoś dowiedzieć. Ale kiedy inni zaczynają ich naśladować, bo wydaje im się, że to bilet do sławy, Dog Pound, Daz i Corrupt mają wszystko w dupie. Chcą po prostu nagrać parę płyt i zarobić trochę grosza. Jesteśmy wyjątkowi. Na scenie i na płytach Dog Pound reprezentuje wszystkich naszych ziomali. Dog Pound, gangsterzy, ja i Daz. Corrupt, Snoop i Daz są jak bracia. Stworzyli razem coś wyjątkowego. Kocham ich, bo to gangsterzy. Nie siedzą godzinami u fryzjera, nikogo nie udają. Nie pchają się przed kamerę. Po prostu robią swoje. Dr. Dre wzbogacił rap z zachodniego wybrzeża o rock'n'rollową energię ze wschodu. Dre skumał się z Suge Knightem i założyli własną wytwórnię. Prowadzą swój interes i są inspiracją dla innych. Suge Knight to dziecko ulicy, kute na cztery nogi, pełne pomysłów i energii. On i Dre pokonali wszystkich. And beat everybody at their own game. So I can't say much about Death Row Records, Dre and Suge Knight, except, you know, I'm on their dick. Corrupt i Daz to nasi rzecznicy. Reprezentują grupę w świecie rapu. Są głosem całej paczki. Żołnierzami na pierwszej linii frontu. Ja jestem Snoop Dogg. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Każdy jest równy, jak w wielkiej rodzinie. Każdy ma swoje obowiązki, ale pracujemy razem. Everybody wants to be your dog pound gangster. I mean, oops, geez, no thanks. New dog, baby! DCG, I know I'm your love is the one they said. Black hey, ass sweet! Them niggas straight said that I bit they shit in. Oh. W Dog Pound wszyscy mają równe prawa, bez względu na wiek. Nawet najmłodszy może powiedzieć, mnie te rymy nie jarają, trzeba je zmienić. I staramy się zmieniać wszystko na lepsze.
Każdy cieszy się jednakowym szacunkiem. Nie mamy lidera. Nikt nie pcha się na świecznik. Każdy jest inny, ale wszyscy traktowani są jednakowo. DPG. I wanna start dipping, sipping on that SD gets me to tripping. I don't slip the bangs. That mad ass all pound gang is a DPG thing. Come up from the SC. You wanna test me? Let's see if you'll survive 45 times. Like a hollow boy headed for your dome. Take a couple steps, turn around and it's on you. Couldn't withstand the murderous mental eyes to do. And then take two to your 10 grand. When I call, so I call from what's written. Niggas collapsing when the straps is spitting. Look. I was done. 1, 2, 3. See, it's sort of just begun. Load the pump, corrupt the kingpin of the clicks. Fiddle with G, with the biggest G. The motherfucker better recognize. With a twist on my wrist like OJ, you all die. They all die. Sack a motherfuckers like a bone. Don't be the shit. I'm on a microphone ever since I was born. Not to ever love a bitch. Church ain't not the game. That's why we all the best to see. Many be making styles minute after minute. But as soon as you did, I smelt your ass shit. Motherfucker, what would you do? If you could fuck with me or my crew. But you can't, so don't even think about it. Stepping in the motherfucking thing. What would you do? If you could fuck with me or my crew. But you can't, so don't even think about stepping in the motherfucking thing. Niektórym wydaje się, że coś potrafią i zaczynają nadawać na Death Row. Niech się gonią leszcze. Ludzie z zachodniego wybrzeża rapują o czym innym. Mówią, macie swoje strzelaniny, morderstwa, rozboje, ale u nas panuje zupełnie inna mentalność. Kiedy człowiek słyszy po raz pierwszy kapelę z zachodu, myśli sobie, że tak źle być nie może. Ale wystarczy tam pojechać, żeby przekonać się na własne oczy. Wszystko zaczęło się tutaj. Róg William i 14 północnej. Tam jest 15. Vin wychował się w tym kwartale. 7 dzieci w dwupokojowym mieszkaniu. And to those other MCs, naughty by nature form, nigga, please. We just took the time to form 3 companies, now the whole industry awaits the new recital. I take your favorite idol, I crumple up the title in the face, cause I'm fed up with that same old crap. Lack of developing your crew, that's why your stage shows white. So let the sleeping and the swimming, I can't hear myself. We really started. Zaczęliśmy się kumplować w 8 czy 9 klasie. To wtedy założyliśmy kapelę. Powstał nowy styl. Oto nowy styl. Nasza pierwsza kwatera. Możecie ją pamiętać z wideoklipu Everything's Gonna Be Alright. Dom Kaya G. Tu wszystko się zaczęło. Hałasowaliśmy w pokoju Kaya. Pan i pani Giz pozwalali nam robić swoje. Czuli, co się święci. Tu powstały nasze płyty, tu zainstalowaliśmy beat maszyny. Kochamy ten rewir i za nic w świecie się stąd nie wyniesiemy. Tu wszystko się zaczęło. Ja nigdzie się nie wybieram. Nie ma jak w domu.